Szczęść Boże, coś wam powiem. Chrześcijaństwo wymaga życia pod prąd. I to jest prawda tak stara, jak dzieje chrześcijaństwa. I wtedy, gdy wszyscy stawali się chrześcijanami, dziś w 2023 roku. Ci, którzy chcą żyć według przykazań i Ewangelii, nigdy nie są mile widziani. Żyjąc zgodnie z nauczaniem Jezusa, dając świadectwo tej wiary, która jest w nas, wystawiamy się na pośmiewisko, pogardę i obelgi. Święty Jan nie owija w bawełnę. Może i w swoim komentowaniu jest pesymistą, ale pisze to, czego sam doświadczył. Mówi krótko i dosadnie, że życie chrześcijańskie jest walką i to na wielu płaszczyznach. Bardzo mnie poruszyły słowa Jezusa: to wam powiedziałem, abyście nie załamali się w wierze. Kiedy mówi o grożących uczniom prześladowaniach, o odrzuceniu czy oskarżeniach, to przygotowuje ich na najgorsze. Mógłby powiedzieć do nich: chłopaki, mówcie do ludzi miło i czule, nie napominajcie nikogo, bo zrobi im się przykro. Mówcie, że jest fajnie, gdy wam nic nie zrobią. Ale byłoby różowo, aż do mdłości. Jezus nastawia apostołów i nas współczesnych, że pierwszym warunkiem bycia chrześcijaninem jest życie w prawdzie. Prawda nie może być przeinaczana, bo będzie tak wygodniej. Nie ma być wygodnie, bo ma być autentycznie. Duch, którego posłał Syn od Ojca, jest duchem prawdy. Jest on tym, który wskazuje kierunek, a jednocześnie tym, który podtrzymuje w głoszeniu. Potrzebujemy tego umocnienia. Każdego dnia stajemy wobec ludzi, którzy oprócz wiedzy, że jest Bóg, nie wiedzą nic więcej. Po prostu nie weszli na drogę poznania Jezusa. Nie poszukiwali niczego, co mogłoby ich przybliżyć do Niego. Stajemy wobec ludzi, którzy wzięli to, co według nich im się należało, i odeszli. Wzięli ten jeden talent od Pana, ale zakopali go. Mamy początek kryzysu. Jeśli on się objawia, można usiąść i płakać. Można go jednak wykorzystać jako szansę. Kryzys może okazać się punktem zwrotnym i taką prowokacją, która prowadzi nas do przemyśleń, nowych decyzji i działania. Zdarza mi się, że w konfesjonale spowiadając chrzestnych albo rodziców, którzy z praktyką wiary mają trochę problemów, podpowiadam, by właśnie moment chrztu tego dziecka wykorzystali jako punkt zwrotny i powalczyli o siebie w wierze. Kiedy dobrze przyjmie się jakieś załamanie, można je wykorzystać jako nową szansę, bo Duch dodaje nam sił. Jezus nie pozostawia nas samych w tej walce. Posyłając nam Ducha Świętego, daje nam pomoc, której nie da nam inny człowiek. Duch Święty nie tylko wspiera nas w walce o słuszną sprawę, ale walczy o nas samych, o naszą świętość. Kryzys jest zaproszeniem do skoku w nieznane. Czyli chrześcijaństwo to nie tylko walka, ale i wyzwanie, które każdego dnia przynosi nowe propozycje na życie pełne adrenaliny. Jezus swoim słowem zachęcał wielu, aby byli dla innych ludzi dobrzy. Same słowa Jezusa zachęcały do podjęcia konkretnej decyzji i czynu. Konkretne zaangażowanie i czyn musiał człowiek podjąć już samodzielnie. Zabierając pocieszycielowi, dając mu się przekonać do podjęcia wyzwania, dajemy sobie szansę, by on ratował nas przed naszymi błędami, przed rozpaczą i przed niepokojem. On przynosi nam życie, bo mieszka w nas i chce nas odbudować, byśmy żyli pełnią życia i radości wbrew temu, co do nas przychodzi z zewnątrz. Z Panem Bogiem.